Stajemy dzisiaj przed dzień Święta Miłosierdzia Bożego, aby wpatrując się w przykład świętego Jana Pawła II, modlić się za wiernych ziemi wałbrzyskiej oraz za naszą ojczyznę. W dzienniczku świętej siostry Faustyny czytamy słowa, które przekazał jej Pan Jezus. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła mojego miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. W 2000 roku święty Jan Paweł II ustanowił niedzielę po Wielkanocy święte Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Powszechnego. Wieczny ofiaruję Ci ciało i krew. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata. Dla nas i świata całego, dla
Już po raz 13 wierni zebrali się na tej szczególnej mszy świętej, organizowanej nieprzerwanie co roku od 7 kwietnia 2005 roku, kiedy to spontanicznie po śmierci Jana Pawła II odprawiono mszę na stadionie przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. W tegorocznym nabożeństwie oprócz księży dekanatów diecezji świdnickiej oraz biskupa Ignacego Deca udział wziął także arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz Jana Pawła II w latach 1996-2005. Drodzy bracia i siostry, po raz 14 miasto Wałbrzych i diecezja świdnicka włącza się w modlitwę z okazji 13. rocznicy odejścia do świętego Jana Pawła II do domu Ojca. W tym roku dokładna rocznica odejścia do wieczności naszego wielkiego papieża wypadła w poniedziałek wielkanocny. Dlatego nasza modlitwa w Wałbrzychu ma miejsce dzisiaj, 7 kwietnia, w pierwszą sobotę miesiąca, Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Jest to więc 13. liturgiczna rocznica odejścia świętego Jana Pawła II do wieczności, bowiem papież odszedł od nas 2 kwietnia w sobotę 2005 roku, Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Jutro zaś 8 kwietnia minie 13. rocznica jego pogrzebu. Wiemy, że to był największy pogrzeb w dziejach Kościoła i świata. W Rzymie zgromadziło się wówczas kilka milionów ludzi, natomiast poprzez media w pogrzebie uczestniczyło ponad 2 miliardy mieszkańców naszego globu. Nasza tegoroczna modlitwa wypada w roku stulecia odzyskania niepodległości. Dlatego patrzymy w tym roku także dzisiaj w Wałbrzychu na naszego wielkiego papieża jako na przewodnika po drogach naszej wolności. Moi drodzy, dzisiejszej liturgii przewodniczy Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, którego bardzo, bardzo serdecznie witamy w naszym gronie. Ksiądz arcybiskup pozwoli, że w krótkich słowach przedstawię osobę Waszej Ekscelencji uczestnikom naszego zgromadzenia liturgicznego. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki urodził się 29 marca 1961 roku w miejscowości Majdan Lipowiecki. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i w Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 17 września 1987 roku z rąk księdza biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 roku wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainę, a w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii na Rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Następnie pracował jako wikariusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był pracownikiem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. W roku 1996 został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 roku sekretarzem papieża Benedykta XVI. Dnia 16 lipca 2007 roku został mianowany
arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 roku w Watykanie. Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI, zaś współkonsekratorami kardynałowie Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski. Dnia 21 października 2008 roku po rezygnacji ze względu na wiek księdza kardynała Mariana Jaworskiego został metropolitą lwowskim. Ingres do katedry we Lwowie odbył się 22 listopada 2008 roku. Jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Posiada liczne ordery, odznaczenia i wyróżnienia. Księża arcybiskupie, jeszcze raz serdecznie witamy i cieszymy się obecnością Waszej Ekscelencji wśród nas. W kolejną Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego sięgamy pamięcią do roku 2005 i przywołujemy z niej naszego ukochanego papieża, rodaka Jana Pawła II, wspominając jego odejście do domu Ojca. Za każdym razem, kiedy to czynimy, towarzyszą wspomnieniu różne piękne treści związane z jego osobą i osobowością, które nas budują. Tak też chcemy uczynić i dzisiaj, tu na ziemi wałbrzyskiej, na zaproszenie gospodarza tej diecezji księdza biskupa Ignacego. Mamy jednak po temu szczególną okoliczność, jaką jest przeżywanie stulecia odzyskania naszej wolności. Jego życie wpisane było niemal od początku w ten czas, który zabłysnął dla Polaków nadzieją i dumą. Zaraz też został zagrożony najazdem ze wschodu. Sam wspomniał to w Radziminie. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju. Wtedy, kiedy bolszewicy szli na Warszawę i dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Potem czas ocalonej wolności przerodził się w terror okupacji, a po niej w opresję drugiego totalitarnego systemu, żeby na koniec w nim samym zabłysnąć nadzieją i dumą Polaków. Na nim, podobnie jak na wielu innych, spełniły się słowa psalmu. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Kościół odrzucany przez budujących, porządek społeczny tym silniej zakorzenia się w sercach prostych i szczerych, bo tylko w nim, w Kościele, objawić się może pełnia Chrystusa, ku której z utęsknieniem wzdycha stworzenie. Jak powiada nam święty Jan, z Boga się narodził, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem. Drogą tej wiary szedł Jan Paweł II, wytyczając równocześnie szlak dla nas. Ta jego droga wiary miała szczególny swój rys. Wyjątkowe miejsce zajmowały w niej te ludzkie idee, jakimi są wolność i patriotyzm. Niemożliwe chyba bez zanurzenia się w nich wspominać Karola Wojtyłę i świętować zarazem rocznicę odzyskania niepodległości. Jego osobistym dążeniem obok posługi Kościołowi powszechnemu była zawsze chęć służenia ojczyźnie, kulturze
nauce, narodowi, wszystkiemu, co Polskę stanowi. Służąc Kościołowi, służyć zarazem Ojczyźnie, przez Ojczyznę do Kościoła i przez Kościół do Ojczyzny. Niech to nikogo nie dziwi. Święta Faustyna, którą chcemy również w tę uroczystość Miłosierdzia Bożego przywołać, także powiedziała, że troska o Kościół i Ojczyznę jest połączona. W swoim dzienniczku zapisała: Nowennę tę miałam odprawić w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem a ziemią. W szacie jasnej modliła się z rękami złożonymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z serca jej wychodziły ogniste promienie i jedne szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię. I w innym miejscu ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzialnej piękności i rzekła do mnie: Córko moja, żądam od Ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Kiedy sięgam ja pamięcią, wspominając czas spędzony u boku Ojca Świętego, nie inaczej go widzę, jako zatroskanego o Kościół i świat cały, ale jednocześnie o Ojczyznę. W niej ukochał całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Modlił się polskimi modlitwami, śpiewał polskie kolędy, polskie pieśni pasyjne, eucharystyczne, maryjne, o świętych. Chwalił Boga po polsku. Z polską gorliwością i polskim sercem pięknej polskiej mowy. Znów można zestawić to ze słowami świętej Faustyny, która w dzienniczku zapisała: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnicę miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w Nim zanurzam całą Polskę, a w ten czas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile Ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za Ciebie. Polska była też nieustannie w sercu papieża. Ona tam żyła i nadal żyje. Ona tam była naprawdę wolna. Jeśli dziś mamy w ojczyźnie różne troski, szukajmy jego orędownictwa, bo w domu ojca nadal pozostają aktualne słowa, które wypowiedział do nas w Skoczowie w 1995 roku. Mówił wtedy: Chciałbym, abyście pamiętali, iż myślą i sercem jestem przy was i sprawy mojej ojczyzny niezmiennie traktuję jako swoje własne. Wasze radości są mymi radościami, a wasze niepokoje mymi niepokojami. Lubił odwoływać się przede wszystkim do tych miejsc radosnych, tęsknących nadzieją, do literatury, śledząc w niej szczególne umiłowanie cnot, wszystkiego, co szlachetne i piękne. Sam pozostawił nam jako pisarz, poeta utwory poświęcone ojczyźnie. W 1974 roku napisał: Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam sobie i zakorzeniam, siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż,
jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Poszerzyć i pomnożyć tę przestrzeń najpełniej i najskuteczniej można w poszukiwaniu tego, co Boże. Dlatego w jego modlitwie, którą obejmował cały Kościół, szczególna cząstka przypadała Polsce. Kiedy mówił w 1979 roku, że nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa, uznawał, że jej obraz bez uwzględnienia jej chrześcijańskich korzeni i dziejów jest nieprawdziwy. A kiedy upomniał się o poszanowanie życia dla rodziny, które są darem Bożym, to dlatego, że w ich kraju jest pomniejszanie ojczyzny i jej znieważanie, gwałcenie czwartego przykazania, czci ojca i matkę swoją. 3 czerwca 1991 roku w Kielcach wołał: oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Jak ciągle niestety aktualne pozostają te słowa. A przecież nie ograniczał nimi wolności, tylko przypominał, że wolność może być również niepokojąca. Ten sam niepokój podzielała święta Faustyna, kiedy Pan Bóg objawił jej, jaki jest stan ojczyzny. Zapisała wówczas: widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśli by Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, wałbrzyskich spółek miejskich i instytucji kulturalno-oświatowych, a także młodzież szkolna i ogromna liczba wiernych. Jestem zauroczony tą piękną uroczystością, a zwłaszcza tym licznym udziałem wiernych, którzy z tak wielką czcią, miłością odnoszą się do świętego Jana Pawła II. I jestem wzruszony, że tutaj, także na tej ziemi mogłem się spotkać z wieloma, można powiedzieć, swoimi rodakami, którzy pochodzą z Kresu, pochodzą z archidiecezji lwowskiej, bo to widać po twarzach, ale także widać w tej śpiewnej mowie, w tych podobnych pieśniach, także w tym roku i wielkanocnych. I dziękuję im wszystkim, że ta pamięć o Janie Pawle II trwa. I Jan Paweł II z pewnością cieszy się i jest dumny ze swoich rodaków, którzy tak pięknie swoją modlitwą i postawą przywracają godność jego ojczyzny, którą tak bardzo kochał. Dzisiejsza kolejna, 14. msza święta, tak zwana papieska, wałbrzyska papieska msza na Stadionie Wałbrzyskim. W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Oczywiście również koncelebrowali jego ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ksiądz biskup Adam Bałabuch,
więc bardzo wielka ranga i bardzo się cieszymy za to, że księża biskupi jak co roku są z nami. Piękna pogoda sprowadziła wielu mieszkańców Wałbrzycha i okolic, także też wielka radość z tego powodu. Także bardzo dziękujemy. Myślę, że za rok spotkamy się znowuż, tak jak przez kolejne 13 lat. Po mszy świętej został zaprezentowany program patriotyczny przygotowany przez zespół Ludzie Jana Pawła II. Następnie miał miejsce apel jasnogórski oraz modlitwa i oddanie hołdu w godzinie śmierci Jana Pawła II.